W niedzielę wszystkich kibiców żużlowych z Poznania czeka prawdziwe święto. Spechaus PSŻ rozegra pierwszy domowy mecz w tym sezonie. Jak dotąd Skorpiony pojechały w jednym spotkaniu. Zespół prowadzony przez trenera Piotra Palucha przegrał na wyjeździe z Betmet Kolejarzem Opole 35-55. W najbliższą niedzielę poznaniacy zmierzą się z innym kolejarzem, tym z Rawicza. Prezes Skorpionów jest przekonany, że tym razem PSŻ zaprezentuje się znacznie lepiej. Ja patrzyłem, jak jeżdżą zawodnicy, trener na to patrzył i można powiedzieć, że nasi zawodnicy, gdyby nie ustrzegli się kilku błędów, to byśmy ten wynik dociągnęli do 40, a to byłby naprawdę bardzo dobry wynik. Ale to był pierwszy mecz. Tych meczy trochę jeszcze będzie. Mamy 7 drużyn, czyli mamy jeszcze 11 meczy przed sobą. W składzie Spechaus PSŻ-u doszło do zmiany. Jonas Seifert-Salk tym razem nie otrzymał swojej szansy. W jego miejsce powołano na mecz doświadczonego Fina Tero Arnio. W niedzielę poznaniakom sprzyjać powinien dobrze znany przez nich tor oraz publiczność na trybunach. Wydaje nam się, że jesteśmy jednak mocniejszą drużyną niż kolejarz Rawicz, ale absolutnie ich nie deprecjonujemy, ani nie podchodzimy tego bardzo, bardzo poważnie do tego meczu. Chcemy wygrać i chcemy wygrać przekonywująco. Początek meczu Spechaus PSŻ-u Poznań z kolejarzem Rawicz w niedzielę o godzinie 15, o ile nie przeszkodzi pogoda. Na razie prognozy niestety nie są optymistyczne dla żużlowców.